Głośny zew. Widziałam, jak aniołowie w niebie śpieszyli to w jedną, to w drugą stronę, to zlatywali na ziemię, to znów znosili się w niebo, aby przygotować się na spełnienie niezwykle ważnego wydarzenia. Następnie zobaczyłam innego potężnego anioła, któremu polecono stąpić na ziemię, złączyć swój głos z głosem trzeciego anioła i dodać jego poselstwu mocy i skuteczności. Aniołowi temu udzielono wielkiej mocy oraz chwały, a gdy stąpił, ziemia została oświecona jego chwałą. Światłość towarzysząca temu aniołowi przenikała wszystko i wszędzie słychać było jego potężny głos. Upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Poselstwo o upadku Babilonu, tak jak je głosi drugi anioł, zostało powtórzone jeszcze raz dodatkowym wyszczególnieniem zepsucia, które od roku 1844 weszło do kościołów. Dzieło tego anioła przyszło we właściwym czasie, aby przyłączyć się do ostatniego wielkiego dzieła poselstwa trzeciego anioła i by urosnąć w głośny zew. Przez nie przygotowany jest lud Boży do ostania się w godzinie pokuszenia, z którą wkrótce się spotka. Widziałem, jak na nim spoczęła wielka światłość i oni złączyli się, aby nieustraszenie głosić poselstwo trzeciego anioła. Posłano aniołów, aby wsparli potężnego anioła z nieba i usłyszałem głosy, które wszędzie przenikały. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspominał Bóg na jego nieprawości. To poselstwo było jakby dodatkiem do trzeciego poselstwa i złączyło się z nim tak, jak krzyk o północy złączył się z poselstwem drugiego anioła w 1844 roku. Chwała Boża spoczywała na cierpliwie oczekujących świętych, a oni bez obawy głosili tę ostatnią uroczystą przestrogę, jak również upadek Babilonu oraz wzywali lud Boży, aby z niego wyszedł i uniknął jego straszliwego przeznaczenia. Światło, które otaczało oczekujące dusze, przenikało wszędzie i ci, którzy w kościołach mieli choć trochę światła, a nie słyszeli i nie odrzucili tych trzech poselstw, byli posłuszni wezwaniu i opuszczali upadłe kościoły. W czasie głoszenia tych poselstw wielu było już w sędziwym wieku i stało w obliczu zdania rachunku ze swego życia, więc gdy zaświeciło im światło, mieli przywilej wybrania życia lub śmierci. Niektórzy wybrali życie, wstępowali w szeregi tych, którzy oczekiwali Pana i zachowywali wszystkie Jego przykazania. Trzecie poselstwo miało do wykonania swoje zadanie. Przez nie wszyscy musieli zostać wypróbowani, a cenne dusze zostały wezwane do opuszczenia religijnych społeczności. Jakaś niewalająca moc przeniknęła świętych, gdy tymczasem to objawienie się mocy Bożej napełniło wielką bojaźnią ich niewierzących krewnych i przyjaciół tak, że nie mieli już odwagi i siły do powstrzymania tych, którzy odczuwali na sobie działanie Ducha Bożego. Ostatni zew dotarł nawet i do biednych niewolników. Między nimi znalazły się szczere dusze, które z nadzieją otrzymania upragnionej wolności zapałem śpiewały radosne pieśni. Ich właściciele nie mogli powstrzymać ich od tego, a strach i zdumienie zmusiły ich do milczenia. Dokonywano wielkich cudów, uzdrawiano chorych, a znaki i cuda podążały za wierzącymi. Bóg był w tym dziele, a każdy święty, nie obawiając się następstw, szedł za głosem swego sumienia, łącząc się z tymi, którzy zachowywali wszystkie przykazania Boże i z mocą głosił poselstwo trzeciego anioła. Widziałam, że to poselstwo skończy się z taką siłą i mocą, jakiej nie posiadał nawet krzyk o północy. Słudzy Boży, obdarzeni mocą z wysokości, z rozjaśnionymi obliczami oraz opromienieni świętym poświęceniem, szli naprzód, aby ogłosić niebiańskie poselstwo. Dusze, które rozproszone były po wszystkich społecznościach religijnych, odpowiedziały na to wezwanie i śpiesznie opuściły osądzone kościoły, tak jak Lot opuścił Sodomę przed jej zniszczeniem.
Lud Boży został wzmocniony wspaniałą chwałą, która obficie spoczęła na nim i która przygotowywała go do wytrwania w godzinie próby. Wszędzie słyszałem mnóstwo głosów mówiących: tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiary Jezusa. Dziękuję.